Siemanko! Moi drodzy, dzisiaj kolejny film z serii Hashtag Go Go Go. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za ciepłe przyjęcie tych filmów. Cieszę się, że Wam się podobają i że macie jakiś, wiecie, wspólny temat nowy ze mną. Poza kosmetykami, surowcami i innymi tysiącami rzeczy, które zdzieliłem przez ostatnie lata. Ale dobra, moi drodzy, przede wszystkim przepraszam Was, bo będzie hałas trochę. Są otwarte okna i jak samochody przejeżdżają, to będziecie to słyszeć. Bardzo, bardzo mi przykro z tego powodu, ale dzisiaj było cały dzień chyba z 50 stopni ciepła na dworze, a ja mam studio na poddaszu i naprawdę już nie dam rady siedzieć po prostu w takim gorącu, więc jakoś musimy to przetrwać. I teraz tak, o czym Wam dzisiaj opowiem? Dzisiaj będzie parę słów na temat tego, jakim cudem mi się udało z problematycznymi stawami, z bolącymi kolanami i z oczami po operacji laserowej korekcji wzroku dojść do ciężarów, które są dosyć wysokie. Dzisiaj będzie troszeczkę na temat mojego czekoladowego zeszytu, który widzicie czasami na Instagramie i dzisiaj będzie parę słów jeszcze na temat tego, jaki ja sobie dobrałam trening, bo treningów siłowych jest bardzo wiele. Więc co, przejdziemy do rzeczy. Ale najpierw muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo no nie daruję sobie po prostu, jak tego nie powiem. Jak tylko się pojawił pierwszy film z tej serii, to zaraz zaczęły się komentarze typu dodaj jak najwięcej, jak najszybciej dodać tych filmików, bo już jest początek lata i za chwilę już będzie sezon na kostium kąpielowy i trzeba schudnąć i w ogóle coś tam i coś tam. Ja nie mogę, po prostu zawsze jak to widzę, to jest to samo jak ktoś na przykład przez 5 lat nie dbał w ogóle o skórę i teraz oczekuje, że w tydzień nagle będzie miał super piękną. To tak samo nie da się w miesiąc, nie da się w 3 miesiące nawet zrobić super wspaniałego ciała. Owszem, można tam ileś schudnąć, jak się uprze, jak się jakąś mega dietę, wiecie, odstawi. I do tego jak się będzie zasuwało nie wiadomo ile w nie wiadomo jakich ciężkich ćwiczeniach, tylko czy to jest zdrowe to po pierwsze, czy skóra zdąży się wciągnąć, czy będzie jadr na to po drugie, a po trzecie, czy to chcecie tak się zajeżdżać przez jakiś krótki czas, żeby mieć efekt na krótki czas, czy chcecie zmienić sobie po prostu jakieś, wiecie, postawy życiowe i wprowadzić to jako taki element, który gdzieś się w waszym życiu będzie utrzymywał przez długi czas. No więc ja zawsze mówię, jak chcesz na wiosnę zacząć trenować, żeby mieć na wakacje fajne ciało, to okej, tylko że to będą wakacje następnego roku. Zresztą to nie ja wymyśliłam, nie? To cytat jakiś, tylko nie wiem z kogo, dlatego nie podaję źródła. Tak, zaczniemy może od tego, jakim cudem mi się udało dojść do tych większych obciążeń. Kto ogląda mój Instagram, ten wie, że czasami Wam wrzucam zdjęcie z tym, jaki trening akurat dzisiaj był i jakie były obciążenia. Więc u mnie to wyglądało w ten sposób. Najpierw próbowałam tych wszystkich różnych treningów, o których Wam opowiadałam wcześniej, o jakichś tam tabatach, z kettlem próbowałam trochę cardio, trochę tego tamtego, nic mi nie odpowiadało. W końcu jak się przestawiłam na ten trening siłowy, to usiłowałam znaleźć taki, który będzie miał dla mnie jakiś sens. Przede wszystkim na początku, jak jeszcze chodziłam do chłopaków na siłownię, to póki ćwiczyłam z nimi, póki był obwód i po prostu oni wymyślali ćwiczenia, robiłam to po kolei, to było to jakoś sensowne i były rezultaty. Ale jak spóźniałam się na treningi, bo pracowałam do późna i musiałam ćwiczyć sama, to przychodziłam na tą siłownię i po prostu się błąkałam jak ta owca i nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, bo nie miałam żadnego planu. I przede wszystkim, jeżeli chcecie naprawdę ćwiczyć, nawet jeżeli macie tylko jakieś 3 obciążniki i chcecie ćwiczyć sobie w domu, czy z butelkami wody, obojętnie, to trzeba jakiś mieć plan. I ja dlatego szukałam, jak rozwiązać tą sytuację, jak sobie zaplanować mój trening, żeby po prostu coś tam realizować, a nie po prostu przyjść i o dobra, sobie trochę poćwiczę, bo to nie jest trening, tylko to sobie trochę poćwiczysz. Okej, fajnie, że się poruszasz, super i wspieram to, ale lepiej jest to robić z jakimś sensem, z jakąś głową, no bo wtedy, chociaż te rezultaty są wymierne do tego, co robicie, a nie tak, wiecie, tu raz trochę tamtego, nie wiadomo o co chodzi. Więc zaczęłam od tego, że robiłam sobie najpierw trening całego ciała, taki pełny, czyli po 2 ćwiczenia na każdą partię ciała. I to była dla mnie totalna masakra, bo stwierdziłam, że ja z tej siłowni do końca świata nie wyjdę, bo wychodziło mi tak, że na początku, jak jeszcze nie potrafiłam technicznie robić dobrze treningu, niektóre ćwiczenia oglądałam wiele razy filmik na YouTube, żeby zobaczyć, jak się dobrze ułożyć, żeby sobie nie zrobić krzywdy, albo próbowałam sobie przypomnieć, co mi chłopcy na siłowni powiedzieli. No i kończyło się na tym, że ten trening mi trwał na przykład 2,5 godziny. To jest strasznie długo. To było naprawdę strasznie długo. Potem się zastanawiałam, jak to zrobić i Michał mówi, no to może, kochanie, sobie podziel twój trening całego ciała na takie splity, podziel sobie to na 3 różne treningi, będziesz je robiła w 3 różnych dniach. No i on mi tam podzielił według jakiejś, ja Wam podlinkuję to miejsce, z którego możecie, ten forum czy coś tam, z którego możecie znaleźć, jak to jest podzielone. Tam jest podzielone dla facetów, ja z tego skorzystałam i mi się to tak średnio sprawdziło, to zaraz dopowiem. W każdym razie tam robiłam tak, że jednego dnia robiłam tylko nogi, jednego dnia robiłam tam chyba biceps, triceps i barki i jednego dnia, nie pamiętam, nie chcę tu wymyślać, bo nie pamiętam naprawdę, zostawię Wam link. No i tam jednego dnia robiłam klatkę i coś tam jeszcze. No i tak, powiem Wam, było to fajne, ale też to trwało dosyć długo, bo to trwało mi od
Znaczy może nie tyle, że trwało długo, co był problem, bo jeden trening trwał 45 minut, a drugi godzinę i coś tam. Ale no robiłam to, było w porządku, tylko że po pewnym czasie zaczęło mi się tam trochę nudzić, bo robiłam tak w zasadzie cały czas te same ćwiczenia i mówię, nie, muszę zrobić coś, żeby to było przyjemne. I to też Wam polecam, bo jak będziecie robić ćwiczenia, które Wam ktoś nakazał, ale Wy ich nie lubicie, to się nie da utrzymać długo, naprawdę. Trzeba znaleźć sobie coś, co jest naprawdę dla Was fajne i dopiero jak z przyjemnością idziecie to robić, a można znaleźć przyjemność w tej siłowni, nawet jak ktoś nie lubi ćwiczyć, to w końcu zaczynacie, jak to Wam tyle endorfin wepcha do organizmu i tyle powera się dostaje po ćwiczeniach, że jeszcze się zdąży zrobić jakieś inne rzeczy wieczorem, to naprawdę, naprawdę można znaleźć w tym przyjemność. To ja zawsze mówię, zobaczcie, co Wam odpowiada i to róbcie, bo jak będziecie robić rzeczy, które są tylko nieprzyjemne i bolesne, to bez sensu to jest, uważam. Tak, robiłam te splity, potem się okazało, że te splity to w sumie tak lepiej dla facetów wychodzą niż dla kobiet, ale teraz jeszcze podkreślę, nie, żeby nie było wątpliwości, ja to, co Wam teraz mówię, to jest moja ścieżka, jak to u mnie wyglądało, jak ja doszłam do tego momentu, w którym to lubię. Nie mówię, że to jest jedyna skuteczna droga, nie mówię też, że to jest, że Wy tak macie iść i tak macie robić, absolutnie, ja tak nie mówię, bo ja się na tym kompletnie nie znam. Ja tyle wiem, ile sobie obejrzę w internecie, tyle wiem, ile zaczerpnęłam od trenerów na siłowni i tyle wiem, ile gdzieś tam sama sobie doczytam i tyle, co moje ciało mi mówi, że jest dobrze albo niedobrze. I tam mniej więcej z tymi moimi chorobami to się wspieram moich lekarzy, tych, którzy się mną zajmują. Więc żeby nie było wątpliwości, nie? Ja tu absolutnie nikomu nic nie narzucam. Zresztą jak zawsze. I tak, te splity robiłam, no potem Michał mówił, że może lepiej to jednak dla facetów, żeby były takie splity i że może coś sobie zmienię, może zrobię to jakoś inaczej. Więc po kilku tam tygodniach stwierdziłam, że może będę robić takie ćwiczenia, które są podzielone na push i pull, czyli że część jest takich, które wypychasz ciężar, a część jest takich, które podciągasz, nie? No i tam jednego dnia robiłam te podciągane, a jednego dnia te popychane. No. I to była masakra dla mnie. To były takie ćwiczenia, których ja nie byłam w stanie znieść, dlatego że było dużo ćwiczeń, które mi obciążały na przykład bark i ramię i górną część pleców i ja po prostu fizycznie nie wyrabiałam, nawet na małych obciążeniach byłam sfrustrowana tym, że mi się nie udaje. Byłam sfrustrowana tym, że jak robiłam trening całego ciała, to mogłam na przykład podnieść tu 15 kilo, a teraz na tym, że to jest ostatnie ćwiczenie w mojej tej serii treningowej, to jestem w stanie podnieść tylko 6. I strasznie się denerwowałam tym i stwierdziłam, że nie, absolutnie push-pull nie jest dla mnie, nie będę tego robić, bo się złoszczę i nie chcę złych emocji tam, tylko złe emocje to po prostu chcę wycisnąć z siebie, wypocić je, a nie nabrać nowych, nie? Więc zrezygnowałam z tych push-pulli. Później było tak, że stwierdziliśmy, że może zrobimy po prostu full body, czyli takie właśnie ciało, całe, trening całego ciała, tylko że podzielone na trening A i trening B. I zamiast robić taki dwugodzinny trening po dwa ćwiczenia na każdą partię ciała, będę robić jedno ćwiczenie na każdą partię ciała i kolejnego dnia będę robić znowu po jedno ćwiczenie na każdą partię ciała, ale to będą inne ćwiczenia. Także po prostu robię sobie teraz właśnie trening A i trening B. I teraz jak to z tym wszystkim wygląda z rozkładem na przykład w tygodniu, bo okej, okay, tu masz 8 ćwiczeń na całe ciało i 8 ćwiczeń na całe ciało, kiedy to się dzieje i tak dalej. Michałek ze mną tak w dłuższych rozmowach doszedł do tego, że tak naprawdę, żeby było widać różnicę w sylwetce, to warto robić dwa treningi w tygodniu i to już da naprawdę jakiś fajny rezultat. A ponieważ, jak on stwierdził razem ze mną, ja jestem nadgorliwa i jak zajawka mi się wkręci, to po prostu robię to z przyjemnością i poświęcam temu dużo czasu. Ja robię w tej chwili 4 treningi w tygodniu. Trenuję ten trening A w poniedziałki i w czwartki i trening B trenuję we wtorki i w piątki. W środę mam przerwę i ta przerwa polega na tym, że albo przychodzi do nas ktoś i robimy sobie właśnie jakąś tabatę, albo idziemy sobie na deski, albo w środę robię jeszcze rolowanie albo jogę. O rolowaniu i jodze Wam nagram osobny film i tam trochę wytłumaczę, o co w tym chodzi, po co to się robi. Przynajmniej po co ja to robię, o tak. I wtedy sobotę, niedzielę to jest u nas przekazane totalnie już na taki luz, na ewentualne jakieś tam te miłe rodzaje cardio, które Wam opowiadałam w innym filmie. Więc tam rower, deska i w ogóle, więc tu nie będę już rozpowiadać, bo już o tym opowiedziałam kiedyś dawno. Czyli to wygląda w ten sposób. I teraz, jeśli chodzi o ten trening, no to wydaje się, że to jest strasznie dużo. Mi teraz zajmuje wykonanie treningu coś około godzinę 5 minut. Czyli 4 godziny z tygodnia mi ucieka na siłownię, ale nie powiedziałam, że to jest ucieczka, powiedziałam, że to jest dobrze tak przepracowany czas. I teraz jeśli właśnie chodzi o to, jakim cudem mi się udało dojść do tego momentu, że nagle ktoś zagląda na Instagram i mówi: wow, babe, podniosłeś 25 kilo. Tak, podniosłem 25 kilo, chociaż ważę 55.
Także jak to wszystko wyglądało? Tak jak Wam mówiłam na początku, ja mam problemy z kolanami, mam kolano po wypadku, mam problemy też troszeczkę ze stawami łokciowymi i do tego mam ten motyw, że jestem po operacji tej laserowej korekcji wzroku, która była w grudniu, czyli teraz już minęło tam pół roku, za chwileczkę będę na kontroli, albo już byłam, no to zależy kiedy ten film zobaczycie. Na kontroli u okulisty. I teraz, jeśli chodzi o to dźwiganie, bo dużo osób się martwiło, że właśnie nie można dźwigać, nie można dźwigać. Oczywiście, że nie można dźwigać bezsensownie, to znaczy bez rozmysłu. Jak się wpadnie na siłownię pierwszego dnia i wpadnie na pomysł, że o, dobra, od razu wezmę 40 kg, no to wiadomo, że coś Wam się może stać. Po pierwsze, albo bo macie za słaby mięśnie i kręgosłup, albo coś Wam strzeli, albo sobie zrobicie jakąś krzywdę, albo po prostu nie utrzymacie, spuścicie sobie na nogę czy na głowę ten ciężar. Albo za duże ciśnienie, za duży wysiłek będzie, to za duże ciśnienie może właśnie z tymi tam oczami zrobić jakiś problem. I teraz jak to u mnie wyglądało z właśnie z budowaniem obciążenia? Ja, moje drogie panie, zaczynałam na obciążeniu 0,5 kg. To są takie malutkie pomarańczowe hantelki, które Wam pokazywałam już kiedyś tam, nie wiem, z rok temu, które kupiłam za 6 zł w Lidlu albo gdzieś w jakimś innym miejscu. I ja pracowałam na tych moich ciężarach tak, żeby budować pomalutku progres i żeby robić sobie to w ten sposób, że moje stawy po pierwsze miały lepszą mobilność, żeby w zakres ruchu wchodzić w pełni, a po drugie, żeby podnosić obciążenie wtedy, kiedy będę czuła, że to mięśnie dźwigają moje obciążenie, a nie stawy. I już tłumaczę, o co chodzi. Na początku robiłam tak, że robiłam przysiady z obciążeniem, które miało 5 kg. To jest bardzo mało. I w moim przypadku te 5 kg było takie, że mi to sprawiało ból. To znaczy nakładałam sobie sztangę tutaj na barki i usiłowałam zrobić przysiad. Ponieważ na początku nie mogłam zrobić takiego pełnego przysiadu, ponieważ kolana mi strzelały, to był straszny ból, nie mogłam tego znieść, więc tego nie robiłam i stwierdziłam, że popracuję najpierw nad tym, żeby mi się wzmocniły mięśnie, żeby mi się przyczepy mięśni wzmocniły i wtedy dopiero zacznę podnosić obciążenie, jeżeli to będzie konieczne. I to było w ten sposób, że najpierw robiłam taki przysiad, w którym kolano mi schodziło do kąta 90 stopni. Z tymi 5 kg tylko. To było bardzo, bardzo mało. Bardziej czułam pupę niż nogi. No i robiłam sobie to, robiłam. Jak się okazało, że już bez problemu mogę zrobić 10 powtórzeń w serii i nie było bólu, no to wtedy zaczęłam powiększać ten zakres ruchu. Czyli zamiast dokładać więcej kilo, to próbowałam, no wiecie, zrobić ten przysiad trochę głębiej, trochę głębiej. I na tej zasadzie wzmacniałam sobie właśnie przyczepy mięśni wokół stawów i wzmacniałam sobie też te mięśnie, które miałam i nagle się okazało, że moje bóle kolan i łokci, tak samo przy robieniu na przykład tricepsa, na początku z obciążeniem 0,5 kg mi tak łokieć strzelał, że osoba po drugiej stronie siłowni słyszała. Tymczasem pomału podnosiłam sobie, pogłębiałam ten zakres ruchu i potem pomału progresowałam ciężarem, to zaraz Wam opowiem. I tym sposobem właśnie tak mi się wzmocniły stawy, że teraz nie mam tego problemu. To znaczy mogę przejść 10 km bez problemu z lesterem albo pójść na deskę na rower. Kolana mi nie puchną, nie mam żadnego kłopotu. Ortopeda też mówi, że jest spoko. Tak samo jest z łokciami, tak samo jest z barkami, także tutaj to wszystko elegancko szło, tylko to jest proces. To nie jest tak, że w tydzień czasu nagle jest ok, nie? Tak samo to Wy musicie sobie sami ocenić, czy Wam takie obciążenie jest dobre, czy nie. I najlepiej właśnie zapytać, jeżeli macie jakieś problemy, zapytać swojego lekarza, przecież po to oni są, żeby im zadawać pytania, nie? Studiowali tyle lat, to mają wiedzę. Więc to wszystko tam, wiecie, z rozwagą, nie, że od razu się bierze 100 kg i myślę, że to jakieś tam super da nie wiadomo jakie rezultaty z kosmosu. Więc ja sobie tak pogłębiałam ten zakres ruchu, pogłębiałam sobie później te ciężary. I teraz, jak to wygląda u mnie z tymi ciężarami? Po pierwsze, ja zawsze ćwiczę w ten sam sposób, to znaczy zawsze robię treningi hipertroficzne, nie na siłę, tylko na wzmocnienie właśnie tych mięśni, na to, żeby one ładnie wyglądały. I to wygląda w ten sposób, że ja osobiście robię 4 serie jednego ćwiczenia po około 10 powtórzeń każda. Dlaczego nie robię więcej? Dlaczego nie robię 15-20? Bo nie chcę na wytrzymałość robić tych ćwiczeń, tylko chcę je robić po to, żeby właśnie moje mięśnie były zarysowane i ładnie wyglądały. Nie chcę być koksem, nie takim, wiecie, totalnym koksem. To jest w ogóle niemożliwe przy takich ćwiczeniach, jakie ja wykonuję. Poza tym nie chcę, absolutnie nie próbuję dojść do momentu, w którym będę wyglądała jak zawodniczki bikini fitness albo jak zawodniczki jakichkolwiek sportów sylwetkowych, bo po prostu ja do tego poziomu ani nie próbuję tam do
dotrzeć, ani przy mojej diecie to raczej nie jest możliwe do wykonania. Więc ja po prostu chcę, żeby moje ciało było ładnie zarysowane, żeby moje mięśnie wypełniły tutaj... no po prostu, żeby pod skórą nie było tłuszczu, tylko żeby były mięśnie. Przynajmniej nie w takiej ilości tłuszczu, jak jest teraz, żeby było więcej mięśni niż tłuszczu, może tak powiem. No i chodzi mi o to, że ogólnie ciało ma po prostu wyglądać ładnie i jędrnie, a nie żeby było wszystkie, po prostu każdy prążek widać wszędzie. I teraz właśnie ja robię każdego ćwiczenia po 4 serie, po 10 powtórzeń. I jeśli chodzi o ten progres, to jak ja to robiłam, że mi się udało dojść tam z 5 kilo do iluś. Najpierw robiłam, tak jak mówiłam, wzmacniałam sobie te stawy. Potem robiłam w ten sposób, że brałam sobie jakieś obciążenie. Aha, i jeszcze czemu nie robię treningów na siłę? Bo nie chcę podnosić bardzo dużego obciążenia 5 razy, bo jeśli ono będzie za duże i to ciśnienie mi się podniesie, to się obawiam, że coś się stanie z moimi oczami, w związku z czym tego treningu nie robię. I teraz, o co chodzi z tymi moimi tam, z tym podnoszeniem ciężaru? Ja robię w ten sposób, że powiedzmy, że wezmę sobie 10 kg, no i wyciskam te 10 kg. Jeżeli jestem w stanie zrobić tylko 8 powtórzeń, to znaczy, że dla mnie to jest ciężar jeszcze dosyć duży, no i w następnym dniu, czy w następnym treningu nie biorę więcej ciężaru, nie dokładam obciążników, tylko biorę ten sam ciężar, ale próbuję go podnieść 10 razy zamiast 8. Albo jeżeli nie dam rady 10 razy, no to podnoszę go 8 razy, żeby wyrównać, to znaczy, że to jest jeszcze dla mnie wyzwanie. Jeśli natomiast jest tak, że na przykład wezmę sobie te 10 kg, podniosę je 10 razy i myślę sobie, kurczę, z luzem zrobiłabym jeszcze 2-3 powtórzenia. To znaczy, że to już jest dla mnie za lekkie, więc dokładam sobie jakiegoś tam ciężaru. Czasami na tym samym treningu, czasami na kolejnym dopiero. Nigdy nie robię tak, że na przykład zrobię bez problemu 10 powtórzeń i wtedy jeszcze 2-3 razy z rzędu robię to samo. Nie, robię ten progres, bo widzę, że to daje duże rezultaty. Poza tym, jeśli się nie podnosi tego ciężaru w ogóle, tego cały czas się robi takim samym, no to już za bardzo nie ma co liczyć na rezultaty, bo to już po prostu, wiecie, to nie jest już żadne wyzwanie dla waszego ciała, żaden wysiłek. Czyli to wygląda u mnie w ten sposób. I teraz tutaj dojdę jeszcze właśnie do mojego zeszytu czekoladowego, który stał się kontrowersyjny jakiś strasznie ostatnio. Po co go mam i co w ogóle tutaj się dzieje? 20 czerwca zaczęłam robić sobie ten właśnie tutaj zeszyt, bo wcześniej po prostu ćwiczyłam. Jak się robi dużo treningów, to w pewnym momencie okazuje się, że tak naprawdę nie pamiętasz, czego robiłeś ile i czego, w jakich obciążeniach co wykonywałeś. Więc przychodzi co do czego i warto byłoby sobie te rzeczy zapisywać. Tak jak mówiłam na początku, jeżeli nie macie żadnego planu, no to też tak za bardzo nie możecie śledzić swoich postępów, nie? A jak macie plan i zapisujecie sobie wszystko właśnie w jakimś zeszycie, to te postępy są widoczne czarno na białym. No i ja na przykład zapisuję sobie po prostu nazwę tego ćwiczenia, które wykonuję, zapisuję sobie pełne obciążenie, które na tym ćwiczeniu robiłam, razy ilość powtórzeń i wtedy robię kreski po każdej wykonanej serii. Te kreski robię dlaczego? Dlatego, że czasami jak robię trening i jeszcze jest moja przyjaciółka, która czasami wpada poćwiczyć i robimy na zmianę, na przykład jedna drugą sekuruje, potem się nagle okazuje, że kurczę, nie pamiętam, zrobiłam 2 serie, 3 serie, 4 serie, dlatego ja robię te kreski, żeby pamiętać, ile zrobiłam czego. Potem sobie też fajnie można obliczyć objętość treningu, czyli liczycie sobie kilogramy razy ilość powtórzeń i razy ilość serii i wtedy Wam wychodzi objętość treningu, czyli ile kilogramów tam przerzuciliście w ten dzień. No i jak już jest tak, że nagle się okazuje, że wiesz, w godzinę dzisiaj przerzuciłam 3 tony albo 4 tony, 5 ton, teraz już do takich dochodzi objętości, to no naprawdę jest już, wiecie, jest już taka duma, że rzeczywiście coś tam się dzieje. No i ja tu na przykład widzę różnicę na wszystkich moich ćwiczeniach, jak to pomalutku przechodzi, jak te obciążenia się podnoszą ładnie, jak miałam na początku problem, żeby zrobić przysiad właśnie z 5 kg, teraz na przysiad biorę 20 i to robię przysiad taki głęboki, że normalnie dotykam udami o łydki, nie, że właśnie do 90 stopni, tylko robię pełny, głęboki przysiad i po ciele też widać też zdecydowaną różnicę, że właśnie to tam się mocno zmienia. No i teraz ten zeszyt nie jest po to, żeby się pochwalić, że o, teraz już robię tyle, chociaż to dla mnie jest duma, więc chcę się tym podzielić. Ale on jest po to, żeby wiedzieć właśnie, co się po kolei wykonywało, żeby można sobie było zaznaczyć gwiazdkę w tych ćwiczeniach, które na przykład są bardzo ciężkie i trzeba zostać na tym samym obciążeniu wiele razy, zanim się to ćwiczenie tak jakby pokona. Żeby móc sobie zapisać właśnie, ile się robiło ostatnio, żeby pamiętać, że może dzisiaj mogę więcej, albo może dzisiaj mogę tylko więcej powtórzeń. No i ogólnie on pozwala zobaczyć, że naprawdę jakiś tam rozwój ma miejsce, albo że na niektórych rzeczach się zawieszam, więc może muszę więcej popracować nad barkami albo nad nogami, na tym, co najgorzej Wam idzie, nie? Druga sprawa jest taka, że dlaczego mi teraz tak bardzo odpowiada trening A i B?
całego ciała, bo ja jestem po tym treningu zmęczona, ale mam power, mam naprawdę dużo energii po tym treningu, mogę wiele rzeczy jeszcze zrobić. On mi pozwala, wiecie, duże stresy przetrwać, to jest naprawdę fajne. Druga rzecz jest jeszcze taka, że w takim treningu A i B nie muszę robić cały czas dokładnie tych samych ćwiczeń, tylko mogę sobie zamieniać. Mogę, jak mi się na przykład znudzi wykonywanie tego samego ćwiczenia, no to zamiast powiedzmy zwisu na drążku i unoszenia kolan do klatki piersiowej na brzuch, mogę sobie zrobić ćwiczenia z piłką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych ćwiczeń możecie też wymieniać wiele. Ja Wam zaraz nagram film o tym, jak dokładnie wygląda mój trening, jakie mam ćwiczenia w treningu A, jakie mam ćwiczenia w treningu B i podlinkuję Wam pod tamtym filmem, gdzie znajdziecie, jak te ćwiczenia wykonać, gdzie ludzie pokazują, jak to się robi. Więc to byłoby na tyle na dzisiaj, to jest moje podsumowanie. Mam nadzieję, że film był dla Was ciekawy, przydatny, że się nie będziecie bać tak strasznie tej siłowni, bo naprawdę nie ma czego, jeśli się wszystko robi z głową i to jest zaplanowane. I teraz, tak jak mówię, nagram Wam jeszcze ten film o moim treningu, konkretnie jak on wygląda, jakie mam tam poplanowane rzeczy. Myślę, że za jakiś czas nagram Wam też trening na temat ubrania, bo moim zdaniem to jest bardzo ważna rzecz. Nagram Wam też filmik, albo powiedziałam cokolwiek innego, w każdym razie chodziło mi o film na temat ubrań. Myślę, że nagram Wam też za jakiś czas troszeczkę na temat właśnie jedzenia i może na temat makijażu i pielęgnacji, bo też to troszeczkę się zmienia, jeśli jest duży wysiłek fizyczny. Dobra, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że tak jak mówię, że film Wam się podobał, że był w jakiś sposób dla Was albo inspirujący, albo coś, czegoś się dowiedzieliście ciekawego, albo po prostu jesteście ciekawcy, chcieliście wiedzieć, jak to u mnie wygląda. I że miło spędziliśmy razem czas, także cóż, do zobaczenia następnym razem i trzymajcie się, jeśli macie dzisiaj jakiś ciężki trening, to pamiętajcie, że ja też na pewno mam ciężki trening i skoro ja dam radę, to Wy też dacie. Dobra, do zobaczenia następnym razem. Na razie! Thank you.